Prezes Radomskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki, pan Zygmunt Malinowski. Dzień dobry, panie prezesie. Witam. Jak wiemy, w najbliższy weekend odbędą się na nowym stadionie przy Narutowicza lekkoatletyczne Mistrzostwa Radomia. Chciałbym się zapytać, jak dużo uczestników będzie brało w nich udział i kto może w nich brać udział? Zawody w najbliższą sobotę, które rozpoczną się o godzinie 15, będą sprawdzianem przygotowań od strony organizacyjnej, technicznej do młodzieżowych mistrzostw Polski w lekkiej atletyce, które odbędą się na tym obiekcie za dwa tygodnie później. W tych zawodach mogą startować zawodnicy, którzy posiadają co najmniej drugą klasę sportową. Będą także reprezentanci Radomia. Przewidujemy udział około 250-300 zawodników. Chcemy zobaczyć, jak jesteśmy przygotowani, jak sprzęt, urządzenia, czy wszystko zagra. Ja sądzę, że obsługa będzie profesjonalna. To są najlepsze ekipy, które będą nam pomagać w organizacji zawodów. Myślę tutaj głównie o aparaturze do pomiaru czasu, o sędziach, o biurze zawodów, speaker. Wszyscy będą tutaj na sobotnich zawodach i później za dwa tygodnie także na młodzieżowych mistrzostwach Polski. Już dzisiaj serdecznie zapraszam mieszkańców Radomia, nie tylko sympatyków lekkiej atletyki, ale w ogóle wszystkich, którym się podoba ta dyscyplina sportu. Sądzę, że powinny być udane zawody, oczywiście o ile dopisze pogoda, bo obieg jest rzeczywiście wspaniały. Taką opinię wyraziło wielu fachowców, jeśli chodzi o Komisję Techniczną Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Sędziowie, te osoby, które będą odpowiedzialne za prawidłową organizację jednych i drugich zawodów.